Święty Jan zachęca nas, żebyśmy nie miłowali tylko słowem i językiem, czyli jedynie deklaracjami, ale czynem i prawdą. Ale co zrobić, jeżeli ktoś miłuje czynem, a potem jakby nie chce o tym opowiedzieć, nie chce, żeby ta prawda wybrzmiała, żeby być może o tej osobie była jakakolwiek mowa. Czy jest taka możliwość? Oczywiście, że jest, ponieważ dobroczynność chrześcijańska, czyli dobre czynienie innym ludziom, jest wpisane w sposób życia i funkcjonowania. Natomiast nie potrzebujemy jakby lansowania się na tym dobru, które uczyniliśmy. Nie potrzebujemy reklamy, nie potrzebujemy tysięcy polubień. Po prostu czynienie dobra wynika z głębi naszego serca. Po prostu inaczej nie potrafimy. Doświadczyliśmy miłości Boga i teraz tę miłość po prostu rozdajemy.